Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Buldiego, moi drodzy, czyli waszej ulubionej serii, także pamiętajcie, żeby przywitać ją odpowiednią liczbą łapek w górę, mordeczki. Nie zapominajcie o tym, bo bardzo ważna kwestia to jest, bardzo ważna. Ostatnio naprawdę wam ładnie idzie z tymi łapeczkami w górę. I zanim jeszcze zaczniemy, mam nadzieję, że nie wywali nam Buldiego. Dzisiaj odpaliłem giereczkę i nie było żadnego problemu z tym questem, więc trzymajcie kciuki, żeby nic się nie zdupiło, bo jak się zdupi, to niestety, no będziemy w dupie, no, tak to już bywa, no, damy radę, po prostu, okej? Okay? Hello? What do you want? Przyczep komuś do pleców kartkę, gitara siema, no problem. Kick me. Znać jakiegoś największego, douchebaga, jesteś... Dracula. Ej, to jest jakiś cwaniaczek, to jest jakiś cwaniaczek. Cwaniaczko możemy przyczepić, to są chuligani totalnie, patrzcie na to. Cześć, Andrzej. Cześć. Pyk! O ty kurwa. Kick me. Psiku zakończony. Oh, bitch! Biedaku. Wszyscy go kopią, nie? What the fuck? O, biedny chłopie. Ale ci narobiłem psikusa. Przepraszam, ja nie chciałem cię tak zrobić. Halloween jest straszny, ale... What the fuck? Aż masz tak? Dobra, idziemy stąd. W takim razie, guys. Idziemy zrobić jeszcze więcej psikusów. A ty co, będziesz się chciał prać ze mną? Wyglądasz jak zjebula, Dracula. Debileu. Rzuciek mi 3 osoby. Damy radę. Proszę bardzo. Będzie to dziwne, jeśli zrobię to w tobie. XD. Uno. O, hello, Mr. Majtas. Co tam, będziesz chciał się prać ze mną? Rzucisz się na mnie? O, ty leszczu. Dobra, jeszcze dwie osóbki. Co ty masz, Dario, w ogóle? Co to za przebranie jest, stary? To jest jakieś nauczycielka? Ej, w ogóle jesteś... Nie, jesteś rudy. Chciałem powiedzieć, że jesteś podobny do mnie, ale jesteś rudy, więc... Fuck off, mate. Grupa chuliganów. Nie wiem, czy to jest najlepsze wyjście, ale mogę rzucić w tego małego dzieciaka. Hits! 3 jajeczka rzucone, pozdrawiam serdecznie. Psikusy ukończone. Leszki mnie ganiają, ale widzę, że tutaj w ogóle leszków nie ma dzisiaj. Prefektów, więc z gitara siema, słuchajcie. Mamy wolną przestrzeń. That's what I like. A ty, Andrzej, co byś ode mnie potrzebował? Odpal wulkan 4000 w pobliżu grupy uczniów. Okej. Okay. Show me the Vulcan 4000. Grupa uczniów, tylko ile to jest kurwa grupa teraz pomyśleć? Więcej niż 2 na pewno. Może tutaj? Czekajcie. Zaraz znajdziemy jakąś grupę uczniów. Siema, jesteś grupą uczniów może? Przepraszam. Piękny chłopie? Nie, nie jesteś grupą uczniów, zdecydowanie. Jeden człowiek też nie jest grupą. Zaraz to kogoś znajdziemy. Zbliż się do kogoś, naciśnij lewy przycisk myszy, aby odpalić i upuścić wulkan. Spoko, gitara siema, damy radę. Wow, ej, to jest totalnie zajebiste. Ten strój mi się totalnie zajebiście podoba. No to daj like, stary. Polecam serdecznie. Wiecie co możemy? Obok Akademika Damskiego znaleźć coś. I ogólnie powiedzieliście mi, żebym poszedł na bok Akademika Damskiego, gdy będzie noc. A że dzisiaj mamy noc, to akurat możemy tutaj wejść. Swędzący proszek, okej, okay, nice. Tutaj nadal nic. Kiedy jest tylko gumka? Nie, nie ma nic. Chyba mi w końcu zrobiliście. Chyba, że nie można podczas tego questa akurat. O, idealne miejsce. Hello, leszcze. Co tam słychać? I to tyle? Naprawdę? A teraz się cofnij? Czy to wybuchnie? Uuu, tego się nie spodziewałem. XDDD. Dobra, jeszcze 2 psikusy nam zostały. Co tam masz, kumpel, dla mnie teraz? Podrzuć jednej sobie kuleczki. Jakie kuleczki? Analne, kurwa? The fuck, co są za kuleczki? Da się radę zrobić. Chodź tu, Andrzej. Kurwa, dobra. Co ty mnie gonisz? Czy to jest Patryk? To jest żałosne, stary. To jest totalnie żałosne. To, co ty zrobiłeś. Dobra, podrzuć komuś kuleczki. Stawiam, że będę musiał je podrzucić, kurczaki.
w środku szkoły, tylko czy ja do szkoły mogę wejść w ogóle? To też jest pytanie. Soda, dzięki. Sorry, madam. Spróbujmy. Okej, mogę. Czyli to może być rzeczywiście z załatwieniem tego w szkole. Zobaczmy. Okej. Schowaj się, kurwa. Nie chcę się chować. Otwórz zamek. Najsik. Kurtka gwiazdy sportowej Bullworth. Ale dlaczego ty nie chcesz nikomu tego podrzucić? To jest pytanie. What the fuck? Ogólnie zauważyliście, że calutka szkoła jest pusta, więc to jest całkiem dobry czas, żeby okradać szafki, ale nie. Chcemy? Uuu, okej, dobra. Fuck my life. Tak wygląda rzucenie. Jestem metka psem, nie pomyślałem, że mogę tym po prostu rzucić. Nieważne, okej, dało radę zrobić. Jestem ciekawy, co po tych psikusach będzie, bo szczerze, te psikusy dupy nie urywają. Jest 6 psikusów, a my mamy 2 do spełnienia. Co tam dalej? Pa! Bieć. Wow! Czy ja tu widziałem bardzo rzadki okaz Kujonusa Odważniusa? Widzieliście to? Gościu totalnie temu wielkiemu klecowi zarypał z jajka w twarz. Uch. Tematek. Rzuć swędzący proszkiem 3 osoby. Dobra, da radę zrobić, nie ma problemu. Daj świędzący proszek. Świędzący. Mimo, że to mam. Swędzi. Odblokowany wielki psikus. Myślałem, że wielki penis. Totalnie myślałem, że to jest wielki penis. Fak, nie trafiłem. O, ty wyglądasz na gościa, który chce, żeby go coś swędziało, nie? Ziomek? Ty kulejesz? Swędzący kulejec? Elegancko. I to już? What's now? Groźna muzyka. Ice fire. Show me what you got. Wielki psikus. Here's the deal. We're gonna feed Chad's dog some of this rancid meat. Wait for him to take a dump and then... What the hell? I'm out of here. Whatever, Pete. Okay, let's do this, Jim. I'll explain the rest later. Muszę poczekać, że się zesra. Okej, spoko. Fuck off. Dobra, finisher, bitch! Pięknie. Czy zrobisz już kupę? To super! Naprawdę? Czekałem na zesra... Och, okej. Czy chodzi o psie gówno? O nie! O nie! Najgorzej. Serio? O kurwa. Le! Czy ja dobrze kminię, że właśnie podrzucimy psie gówno do pokoju nauczycielskiego i najprawdopodobniej będziemy go chcieli tym psim gównem rzucić. Całkiem dobry psikus, stary. Dobry wybór. Nice job, guy. Le! Dobra, chodzimy. W sumie szkoła jest w tym momencie pusta, więc to jest najlepszy moment rzeczywiście, żeby takiego wałka odwalić. Jo, pierdolę, jak się wystraszyłem, stary. Wyglądałeś jak totalnie jakiś prefekt ubrany za policjanta. Z SS XD. Okej. Dzień dobry. Na dole? Naprawdę? Ostatnio była na górze. Don't push me, look at me. Ma Paweł jumper. A Gary też zeskoczył, debil. Nie martw się, będzie fajnie. I alarm pożarowy. Dobra. Cześć,
Czy on podpalił to gówno? O ja pierdykam. O no. Ja pierdykam, dobra, już myślałem, dobra, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Jest XD, ale nie ma tragedii. Myślałem, że to się trochę inaczej skończy. Kurwa, jaki wielki schab mnie goni w ogóle. Pokażę, że mam sztuczkę, ziomeczki. Patrzcie. Bazinga. Biczaczos. Myślałem, że się skończy to w ten sposób, że on podsłażył fajerwerkę do tego gówna. No ale cóż, zawiodłem się troszeczkę, ale spoko. Nasz gość od WF-u zdeptał. Nie ma tragedii, ale powiem wam, że Halloween ogólnie udane. That's what I like. Czy to jest wielka śmierdząca bomba? Dlaczego próbowałem w to wejść? Gdy zobaczyłem coś śmierdzącego, to się w to nie wchodzi. Diabel, ty debileu. Spoczko. Boys dorm. Idziemy się przespać, żeby zapisać taktycznie. Tak jak zwykle. Najpierw zapis. Hyc. Idziemy do następnego dnia, moi drodzy. Zapisywania. Level, żeby kontynuować. Hyc. I do spania. Czy ja miałem questa? That's the question, guys. Chyba nie miałem. Skończyliśmy w sumie wszystkie questy, co jak miniałem. Teraz pytania. Idziemy na zajęcia? Tak, idziemy najpierw na zajęcia, guys. Idziemy najpierw na zajęcia. Od 9 do 11.30 mam zajęcia. Po zajęciach sobie pójdziemy dalej robić kościora, bo jak wiecie, zajęcia są całkiem przydatne przez to, że odblokowują nam nasze dalsze umiejętności, więc rzeczywiście opłaca się bardzo robić te zajęcia. Więc całkiem spoko. Go like this. Nie, tak nie chcę się tobie pomagać. Weź mi, daj mi spokój. Ja chcę być pilnym uczniem. Co najwyżej bym z chęcią okradł jakiegoś innego pilnego ucznia. To tak jak teraz. Nice. What do we have here? Bluza z kapturem Bulford, niebieska. Spoczko, tak średnio mi ona obchodzi, bo są paskudne. O nie, gro, proszę, nie rób mi tego. Dobra, słuchajcie, nic się nie stało. Nic się nie stało. Tak się dobrze złożyło, że akurat zapisaliśmy wcześniej Bulliego. Ogólnie pisaliście mi, o co chodzi z tymi wyrzuceniami z gry. Jest bardzo możliwe, że gra buguje przez to, że mamy spolszczenie. Wybaczcie. Gra buguje przez to, że mamy spolszczenie. Cieszę się, że udało nam się zapisać. To będziemy mogli próbować kontynuować naszą rozgryweczkę. Będzie ciężko, ale będziemy próbować jakoś skończyć tą serię. Bardzo bym chciał. I fajnie by było, żeby to w końcu zaprzestało. Przez tyle odcinków był spokój. Przez parę godzin naszego grania byłby naprawdę spokój. Przez tam 5 odcineczków chyba. I nagle znowu mamy problemy. No nic, zobaczymy. Pisaliście mi też, żebym odpalił je w spójności z Windowsem XP, ale wtedy nie mogę tego nagrywać, bo moje przechwytywanie nie działa. Dobra, w takim razie spróbujmy zrobić, słuchajcie, pomóż Garemu. Zróbmy questy, zwykłego nie idźmy na zajęcia. Po prostu idźmy robić questy. There you are. Come on, I found something incredible. Hold on. Okay. Relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Naprawdę? Me. I'm thinking bigger picture, and you're worrying about getting into trouble. You know what? You really are something. What bigger picture? We are gonna take over this school. We are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me. Look, now come on. I promise you, after this, things are never gonna be the same again. Oh, I'm so excited. I should have stopped taking those pills ages ago. Okay. Yeah, right. Your motherfucking... on high, yes, my friend? 420 Blazed, wiesz o co chodzi, ziomeczku. Jesteś naćpany, Gary, nie wiem czy jestem w stanie ci ufać w tym momencie, bo to może być najgorsza decyzja w moim życiu, więc może przedyskutujmy to i powiesz, jakie piłsy wziąłeś? Na pewno nie były to pigułki na ból głowy, bo wtedy byś tak szybko, kurwa, tak szybko byś nie biegał. Dlaczego tak szybko biegniesz, what the hell? Okej. Halo? Gabre? Hey, czy byś... Jimmy's gonna kick your ass. What? Come here, scum. Dawać, nakopę wam do dupy, to nie ma problemu, ale... Jeden?
Algary, dlaczego się rzuciliśmy nagle na typów? Możesz mi to wytłumaczyć? Chwila wytłumaczenia, Gary, może? Halo? Gary, dostał pierdolca, no, mówię wam. Coś, something is new, jest, Harry. Wejdź do szkolnej piwnicy. Okej, okay, idę. Nie ma problemu, nie pospieszaj mnie. Dobra. No, no tak, wielki przycisk na ścianie pewnie otwiera drzwi. No cóż. Już biegnę, jakbyś nie zauważył, to kazałeś mi kurwa gdzieś indziej pójść. Leszczu. Okej. Zamknięta. Ja wiem, jak możemy dostać się do przełącznika, stary. Mam taką fajną procę, z której mogę skorzystać, jeśli byś mnie... Ajajaj. Nie ma szansy, nie? E, dobra, wszystko się blokuje, więc mój plan spalił na manewce mordeczki. Co moglibyśmy zrobić, żeby dotknąć ten przycisk? Żeby go złapać jakoś? Zaraz to znajdziemy, Gary, nie przejmuj się. Masz to szczęście, że jestem Jimmy... szybka rączka, tak zwana. Oh, I see fire! There is wielki hall. To będę coś tu potrzebował? Raczej nie. Hit. No idę. Dobra, mordeczko, daj like, w końcu jakiś porąbany quest. Super. Cegła, aha, dobra. Wszystko mówi za siebie, mordeczko. Rzut cegłą, rozumiem. Nie w niego. Serio? Naprawdę? Mam rzucić miotłą? Przecież to kurwa nie ma sensu, stary. Bitch. Dobra, we got this. Przez dziury w ścianach i płotach można się przeczołgiwać. Ale jak się czołga? C. W pobliżu przeszkody, żeby się czołgać. Okej, I got this. Dobra, najsik. Gumeczka następna, najsik. Co my tutaj mamy? Przycisk. Proszę bardzo, Gary. Nie ma problemu. Zobaczmy, co nam się będzie działo, guys. Jestem bardzo ciekawy. Czemu piwnica szkolna jest tak bardzo okej. Pumpkins? O, coś tam radiowy, najsik, bo to się przyda akurat. Dobra. Co my tu robimy, Gary? Coś ty odjebał. O co ci chodzi, stary? Jesteś naćpany i prowadzisz mnie po dziwnych jakichś katakumbach. Szkolnych, żeby było śmiesznie. Jesteśmy w ściekach szkolnych aktualnie. What the fuck? So, Jimmy boy, here we are. The hole. The place where this school separates the men from the boys. The wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people? Keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What okay. are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it. O ty kurwa! Jimmy'ego Garego pojebało. Ladies and gentlemen, boys and morons, I give you Russell!
O, biczaczos, musimy Russellowi nakopać. I know, Russell. Go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals. What? Come here. Russell wants vengeance. Russell jest jebanym debilem, a nie chce zemsty, ale dobra. Nakopiemy ci, Russell, nie ma problemu. No chodź! Hulk! You big stump motherfucker! Stop! Stop! Ah! Stop it, chciałem powiedzieć. To kurwa, nie dla psa kiebasa, Russell. Kurwa, uciekać. Dawaj! O kur... Co ty, co? Szereku. Damy radę. Technika czyni mistrza. Nie dla psa! Russell Crow. Dawaj, Russell, leszczu. Ol, Jimmy, będziesz miał propsy za zabicie takiego wielkiego schaba, znaczy zabicie, pobicie. Dawaj, dawaj, dawaj! O kurwa. Don't, o fuck, zostaw mnie. Nie dla psa, Russell. Come on. Rób byczka, leszczu. Kurwa, co jest? Fuck, dobra, zaczynasz być groźny. Co jest? Russell, that's fucked up. Wow! Jakie fajty tu w ogóle wychodzą? Co to jest? Fuck you, Russell! Come on! Come at me, Gary! Co masz dalej? You happy now, jerk? Ecstatic! I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. Friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No. I'm taking over this school. No, jeszcze zobaczymy, stary. See you around, moron. Well done, Jimmy. Zamknij mordę. Yeah. Peter. Right. What a waste of time. You all right, Russell? Oh. Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You didn't? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. Russell głupi, a nie niedobry. To jest... To na pewno. Rozdział drugi, nice! ...forgiven for thinking my troubles at Bulworth were over. But this place is a rotten onion. Peel off one stinking layer, and there's another even smellier one beneath. Okej. Okay. Cebula i porównanie well, do Bulworth. Jimmy, that's what I like. Word on the street is you're something of a pugilist. No, sir. I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some bar. Ja pierdolę, naprawdę no, też to odwierzyłeś? I said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. So, what's it to you? Hey, listen, we like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in old Bulworth Vale? Okay. We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. Są te snoby. Z snobami jeszcze nie mieliśmy w ogóle do czynienia, więc się widzę zaczyna nowy rozdział, słuchajcie. Super! Najsik! I tak zakończymy dzisiejszy odcinek, moi drodzy, z Bulliego. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić tak też na łapę w górę, bo dzisiaj mieliśmy dosyć konkretny odcineczek.
Nawaliliśmy Russellowi, okazało się, że Gary jest gnidą i nas chce wydymać. Całkiem dużo rzeczy się dzisiaj okazało. My robimy taktycznego save'a, żeby zobaczyć, ile mamy procentów. Pewnie będziemy mieli 6% około giereczki dopiero, także sporo jeszcze, 6%, tak jak powiedziałem. Sporo rzeczy przed nami, naprawdę to się szykuje. Długa, długa seria, mam nadzieję, że się cieszycie z tego powodu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę, subika, jeśli jeszcze nie subujecie i do następnego odcineczka. Pa, pa, buziaczki.